Cześć wszystkim, znowu Poem 7, a przyciąg Arkanum. Dobra, myślę, że najpierw zajmiemy się najważniejszymi rzeczami. Mianowicie wątkiem głównym. Tu jest rezydencja chyba pana Miska. Tak. Weasley, mam kilka pytań. Gdzie mogę znaleźć pana Wiktora Miska? To jest Artur... To jest... Artur... Słowa są bardzo ciężkie dzisiaj. Autor książki o Twirlingerze, którym był autorem książki o mrocznych elfach. Dobra, gdzie jest pan Misk? O, nie słyszałeś? Widzę. Może chcesz porozmawiać z panią Misk? Jest w In the Parlor. W jakimś pokoju. Dobra, dziękuję. To jest zapewne pani. Dobra. Kim jesteś? To jest pani Misk i pan Misk oczywiście nie żyje. Dopadły go mroczne elfy. Również. Znaczy, my wiemy. Że to były mroczne elfy, nikt inny więcej nie wie. 4 dni temu został pogrzebany. Bardzo mi przykro, madam. Czy mogę zadać kilka pytań? Co się mu stało? Utopił się. Nie widzieliśmy go od kilku dni, ale był w jakimś nastroju od kilku miesięcy. Był niezrównoważony. Miał dużo lęków. Od kiedy wypuścił to swoją książkę? Masz na myśli Klątwę Cena. Kiedy książka została opublikowana w Kaladonie, był bardzo przekonany, że będzie następną ofiarą mrocznych elfów. Gdzie został pogrzebany? Tutaj, na kaladońskim cmentarzu. Czy był ktoś dziwny na pogrzebie? Jakieś pytania na temat książki? Czy masz nadal kopię? Nie. Aż do 2 tygodni przed publikacją zawsze nosił ją przy sobie. Moment, to jest nie tak. Wiktor Misk nie był autorem tej książki, tylko on po prostu chyba posiadał jedną z ostatnich kopii. Dobra. Jak to się wydało, że Wiktor nadal posiadał kopię tej książki? Nie wiem. Może Wales coś o tym wiedział? Pytał właśnie służby, ale nic się nie... Ale nic... Nikt się nie wygadał. I prosi nas, żebyśmy znaleźli, kto wydał... Kto poinformował innych ludzi o tym, że Misk posiadał kopię tej książki. Dobra. Dobra, to chyba tyle. Nie wiem, dlaczego wy wychodzicie na zewnątrz. Dobra, nieważne. Mamy tu jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Standardowy trik. O której pani idzie spać? I czy ktoś na panią patrzy, kiedy idzie pani spać? Jak ona patrzy? No cóż...
Momencik, czy zrobimy tak, że pogadamy z nią tutaj, to ona teraz patrzy w tamtą stronę. Ciekawe, czy to oznacza, że nie będzie widzieć, jeżeli będziemy tutaj okradali jej panią. Dokładnie. Te drzwi są zamknięte. Dobra, w przyszłości przydałaby nam się ta książka, ale wygląda na to, że jej nie zdobędziemy. W tym razie zadowolimy się tą książką. Książka o prawdy Durina. To się nam przyda później. Na razie, Virgil, potrzymaj nam to. Dobra. To, co nas obchodzi teraz, to... momencik. Właśnie. Obchodzi nas ta łopata. Witaj, bracie krasnoludzie. Kim jesteś? Brigham Schulz? To nie brzmi zbyt krasnoludzko. Rozmawiałem z żoną Wiktora Miska. Czy wiesz coś o Misku? Czy możesz mi pokazać, gdzie był zakopany Misk? O, dzięki, Brigham. Tak, będziemy potrzebować jego łopaty. Będziemy potrzebowali to zrobić tak, żeby się za bardzo strażnicy nie wkurzyli. Zaufaj mi, bracie krasnoludzie. Musimy, tak, potrzebujemy twojej łopaty dla dobrych celów. Okej. A Nat nam doradził, żebyśmy poczekali do zmierzchu. Ciekawe. Przy okazji... Właśnie. To ciekawe, bo czytałem, że on powinien nas zaatakować. Kiedy poprosimy go o pomoc. Wygląda na to, że... Może nasza krasnoludzka natura sprawiła, że jednak... że jednak nas nie zaatakuje. Dobra, strażnicy sobie poszli. Tego nie chciałem. Ciekawe. Myślałem, że on już poszedł sobie spać. Dobra. Może mimo wszystko jeszcze nas zauważył. Dobra. W każdym razie to było tak, mamy książkę, która była pochowana razem z Wiktorem. Oczywiście to nie jest klon Facenang. Książka została kupiona w sklepie pamiątkowym w Rosebrew. Jak Nasruddin pokonał Arronaxa i inne bajki. Nic ciekawego. Jedyne, co nas obchodzi, to, że to jest książka z Rosebrew. W takim razie musimy się do Rosebrew udać. Czy to nam zaznaczyło na mapie? Chyba nie. Czy możemy się zapytać kogoś? Na przykład tego strażnika?
Może żony się zapytamy. Dobra, poczekajmy do rana. Może żona będzie nam w stanie coś powiedzieć o Rose Brew. Żona znaczy miska. Co wiesz o Rose Brew i sklepie z pamiątkami? Rose Brew? Rose Brew. Prawdopodobnie źle to wymawiam, ale... Słowa po angielsku i tak mają losową wymowę, więc żadna wymowa nie ma znaczenia. Wiktor i ja tam podróżowaliśmy. Małe miasto. Zaznaczyć na mapie. Dziękuję, madam. Dobra. Możemy się udać do Rose Brew. I to by kontynuowało naszą historię dalej. Dlatego tego nie zrobimy. Zamiast tego pokręcimy się po mieście i poszukamy jakiejś robótki do zrobienia. Przede wszystkim tutaj ktoś z nami ma porozmawiać. A, Spoiled Rich Young Man, to chyba on. Ryan Sanders, jestem Carl. Szukam pracy. Jedyny problem, jaki ma, to jego ojciec. Dlaczego jest problemem? Jaki jest problem? Był zawsze silnym biznesmenem. Co się stało? Miał wypadek. Został prawie zabity. Od tamtego czasu się zmienił. Chce być miły. Dla wszystkich. A, to bardzo duża zmiana. No, musiał być mocno straumatyzowany. Tak, ale rozdaje majątek ludziom i pomaga. O, nie no, to jest nie do pomyślenia. Czy myślisz to, o czym ja myślę? Jeżeli domyślasz się, że chciałbym zaaranżować małe coś dla mojego ojca, to masz rację. O, to wielce by ci benefit na korzyść zrobiło. A tak, w rzeczy samej. Oczekuję odpowiedniej kompensacji. A co uważasz za odpowiednią kompensację? 1000 sztuk złota. 1000 sztuk złota. To trochę drogie, nie uważasz? Prosisz o bardzo dużo i masz dużo do zyskania. Bardzo dobrze, 1000 sztuk złota. Ta umowa ma być wykonana szybko. Dobra. Szybko się tym zajmiemy, panie Sanders. Dobra. Gdzie tu mieliśmy iść? Tutaj, za rogiem dosłownie. Widzę, że ma obstawę. Ciekawe. Ciekawe, co ten strażnik powie. No, momencik. Nie chciałem czekać do rana. Chciałem czekać do wieczora. Momencik. Ogień w kominku nas rani. Ciekawy ten jest trapdoor. Czy będziemy mogli tędy uciec? Gdybyśmy mieli możliwość otwierania, to pewnie moglibyśmy tędy uciec. Dobra.
Poczekajmy do wieczora. Trochę mnie niepokoi ten strażnik. Dobra. Może przynajmniej, że jego strażnicy sobie poszli. Przy okazji. Nie mam tego wyciszonego rewolwera. Dobra, Sok, zajmij się tym. Okej, strażnicy przyszli, jego ludzie przyszli nie wiadomo skąd. Ale poza tym chyba nic wielkiego się nie wydarzyło. Strażnik nie zareagował. Okej, to nam chodziło. Przy okazji mamy dobrej jakości sztylet, co potrzebowaliśmy do czegoś. Dobra, trzymaj Virgil. Ryan Sanders. Wykonałem naszą umowę. Chciałbym moją zapłatę. A, ka. Dziękuję. Miło robiło się z panem interesy. Dobra, to nam polepszyło charakter. I w sumie tyle. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia, bardzo ważna. Musimy się udać na północ. Ale w sumie poczekajmy do rana. Na razie unikajmy tamtego domu. Wiemy, strażnicy miewają swoje fobie w pobliżu ofiar morderstw. Dobra. Dobra, który to był dom? Chyba ten. Czego chcesz? Jeżeli pracujesz dla nich, pracujesz dla nich, czyż nie? Pracować dla kogo? Jesteś Artur Tyron? Cezar mnie przysłał. Czaszki, czy masz czaszki? Tak, tutaj są. Tak, to wszystko zbiera się w całość. Co? Odkrył spisek, bla bla bla, który może załamać rząd Tarantu. Bla, 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 bla. Czy wiesz, skąd pochodzą półogry? Sto lat temu półogry były tak rzadkie. Były bardzo rzadkie. Zazwyczaj były efektem gwałtów albo grabieży. Ale ludzkie kobiety nie są wyekwipowane, żeby rodzić półogry. To bardzo dziwne, nigdy o tym nie myślałem. Ponieważ je produkowali. Zniewolili kobiety i zmuszali je do tego, żeby rodziły ogry. Kto to robi? Gnomy! Gnomy z Rady Przemysłowej Tarantu. Nie zauważyłeś nigdy, że każdy gnom ma przynajmniej jednego ogra jako strażnika? Jak się o tym wszystkim dowiedziałeś? Co to ma wspólnego z czaszkami? Syjamskie bliźnięta były rezultatem jednego z pierwszych porodzeń. Co się stało? Co muszę zrobić? Znalazłem lokację fabryki, której rodzili je. Nazywa się
Wyspa Półogrów, blisko Thanatos. Gdybyś znalazł te laboratoria i przyniósł mi jakiś dowód, to mogę ich tak objawić całemu światu. Dobra, zrobimy to. I nie rozmawiaj o tym nigdy z nikim. To może być niezdrowe dla zdrowia, jeżeli rozumiesz, co mam na myśli. Dobra. W sumie, czy to może musimy teraz robić, czy to chcemy teraz robić? W sumie, czemu by nie? Bo nawet tutaj w Taran Kaladonie powinniśmy złapać przejażdżkę do Wyspy Półogrów. Węgielek. Dobra. Statki są w tamtą stronę. Z tego co mi wiadomo, to chyba dowolny statek będzie w stanie nas tam zaprowadzić, zawieść, zapłynąć. Kapitanie, mamy niecodzienną prośbę. Chcę popłynąć na Wyspę Półogrów. 100 monet za głowę. Dobra, przejazd dla 6. Dobra, wyruszajmy. Jesteśmy na miejscu. Mamy naszą snajperkę gotową. I chociaż chyba tutaj chyba za dużo rzeczy nie będzie do zrobienia. Tak. Oto i fabryka. Muzyka się zmieniła. Bardziej złowieszczą. Au. Zdecydowanie to wygląda na coś, co mogłoby robić. Ta, bardzo złowieszczo to wygląda. Dobra. Mamy dziennik. I opisuje on dokładnie to, co powiedział Artur. Gnomy sprowadzały tutaj kobiety i wykorzystywały je do produkowania półogrów. I to są dosyć brutalne opisy tego, co tu się działo. Jak to powiedział Artur, kobiety ludzkie nie są wyekwipowane do rodzenia półogrów, więc zazwyczaj taka jedna kobieta była jednym razowym dawcą. Przynajmniej na początku, potem udało mi się udoskonalić ten proces i może raczej już nie będę więcej o tym mówił. W każdym razie ta cała teoria spiskowa jest jak najbardziej prawdziwa. Gnomy przejęły władzę w Tarancie przy pomocy półogrów. Był jeden człowiek, chyba król, który próbował się im przeciwstawić. W nagrodę porwali jego córkę i wykorzystali do rodzenia również półogrów. Więc cały ten quest to jest z archiwum X, które okazało się prawdziwe. Dobra, mamy dowód. I zanieśmy to do Artura. Przy okazji, Virgilu. What is it that you want of me? What type of...
Nie lubię mieć pustego paska zdrowia, znaczy uszkodzonego. Dobra. Na skróty przez park. Mamy ciekawe informacje. Ty nie jesteś Arturem. Kim jesteś? O, cieszę się, że tu jesteś. Pracujesz z Tyronem, czyż nie? Kim jesteś? Gdzie jest Tyron? No nie wiem. Miał tutaj spotkać. Mieliśmy wymienić informacje. Nie wierzę ci, co z nim zrobiliście? Mógłbym się pytać ciebie dokładnie to samo. Wbiegasz do jego domu, niezaproszony. Byłem jego kolegą od dłuższego czasu, bla, 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 bla. Coś, co niedawno zdobyłeś. Nie, co myślisz, że posiadam coś niezwykłego? Jesteś dosyć ostrożny, to bardzo sprytne. Bardzo dobrze. Podzielę się z tobą informacją, które zebrałem i sam zdecydujesz, czy mi wierzyć, czy nie. Dobra. Około 50 lat temu grupa gnomów z różnych części Arkanu, bla bla bla, to generalnie mówi to, co przed chwilą powiedziałem. To okropne. Mam dowód, który udowodni to wszystko. Co masz? Nic. Masz jakiś dziennik, który został zostawiony dla ciebie, żebyś go znalazł specjalnie. Mógłby być napisany tydzień temu. Co widziałeś? Dlaczego myślisz, że jakiś opuszczony magazyn? Nic więcej niż wymysł twojej... Znowu zapomniałem słów. Wyobraźni. Dlaczego to robisz? Zawsze potrzebowaliśmy więcej skonwertowanych, żeby rozprzestrzenić słowo. Mogłeś mieć prawdziwą informację, ale teraz nic nie wiesz. Czy to, co ci powiedziałem, jest prawdziwe? Możesz mówić komukolwiek zechcesz i tak ci nikt nie uwierzy, bla bla bla. A, przyjemność się jeszcze nie zaczęła. Moja przyjemność dotyczy niezwykłego bólu. Dobra. Coś ma? Nic. Po prostu wyrwaliśmy chwasta. Dobra, oddalmy się stąd. Dobra, to chyba tyle. Możemy pójść do lokalnej filii dziennika taranckiego i sprzedać tą informację. Chyba sprzedać czy oddać. Zobaczmy, czy nam za to coś zapłacą. Kim jesteś? Sam Longwell? Czy Caladon nie ma własnej gazety? Nie, nie ma. W Caladonie również sprzedają dziennik tarancki. Mam dowody spisku, w którym możesz być zainteresowany. Spisku, tak, Rada Industrialna Tarantu nielegalnie hodowała półogry.
byłbym zainteresowany tą historią. Potrzebuję dowodu. Tutaj masz dziennik. By the gods, this is astounding! Co mi za to zapłacisz? On jest tylko dziennikarzem i nie jest w stanie nam zapłacić więcej niż 100. No okej. Okay. 100 monet. Dobra. Mówi, że jutro będzie w gazetach to wszystko. W sumie zakończmy tą kwestię od razu. A jak ta historia? Nadal na nią pracuję. Powinna być do jutra. Dobra, czekajmy jeszcze jeden dzień. Dobra, nic więcej nie widzę. Dobra, wrócimy może później. Dobra, w międzyczasie, skoro jesteśmy już tutaj, to jest chyba policja, tak? Tak, a to jest areszt. Tak, zamknięty oczywiście. Oczywiście my z naszym charakterem, z naszą historią chyba nie chcielibyśmy za bardzo wchodzić na posterunek policji, ale mamy tutaj sprawy do załatwienia. Oczywiście gnom jest inspektorem. Momencik. Mieliśmy porozmawiać na temat morderstw. Okej. Ale coś nie zaskoczyło. Znaczy nie na temat naszych morderstw, na temat innych morderstw. Dobra, to wróćmy się. Tam chyba był też jeden domek. Generalnie większość domków, przed którymi stali strażnicy, to właśnie były miejsca morderstw. Nieznanych. Więc może jak pogadamy do strażnika, to może coś się zmieni. Okej. Okay. Czy my już rozmawiałem z inspektorem? Może tak, zapomniałem. Czy cokolwiek mamy tutaj do znalezienia? Nie. Okej. Okay. To pójdźmy jeszcze do drugiego miejsca. Tylko ostrożnie. I tu też chyba nic za dużo nie mamy do odkrycia. Okej. Mamy zejście do... Momencik. Próbujesz to otworzyć, ale jest zbyt ciężkie dla ciebie. Nie zauważyłem, czy w tamtym domu też było. A domyślam się, że też było zejście do kanałów. Dobra. Może rzeczywiście już z nim rozmawialiśmy, tylko zapomniałem. I dobra, inspektorze. Znalazłem zejście do podziemi w jednym z domów, ale nie mogłem go otworzyć. To stare kanały starego miasta.
Było kolejne morderstwo. 23 Kingsway Mushroom Inn w jednym z pokojów. Dobra. Nie pamiętam, czy to zaznaczyłem sobie gdzieś. Mushroom Inn, tam na samym dole. Do powiedzenia. Myślę, że to ten pokój, bo tutaj historii wardzista. Lamanalch. Okej, okay, to coś więcej. I tyle. Dobra. Tyle. Wracamy z powrotem. Momencik, coś jeszcze chciałem załatwić z ten... z... miskiem. Momencik... Mieliśmy zbadać coś jego służbę. Bla 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 bla. Może możesz mi pomóc? Wiesz cokolwiek, co może mi pomóc? Mówi, żebyśmy zaczęli od Brindy. O! Możemy coś powiedzieć o książce. Nie ma żadnej książce na wystawce, już ją rozwinęliśmy. Dobra, nieważne. Czy coś mam do zrobienia? Dobra, wróćmy do komisarza policji. Powiedzmy o tym Lymalnachu. I spytajmy się, co on ma do powiedzenia na ten temat. Tak, Lanemallach było napisane krwią. Znaczy to nie wyglądało jak krew, bo było zielone, ale załóżmy, że była. A, to demony. Nienawidzę demonów. Czy opowiedziałem ci kiedyś o jakimś demonie Amellechu? Tak było ciężko. Tak, musieliśmy schodzić na jakieś bagna, żeby znaleźć jakiś sztylet do zabicia go. Co powinienem zrobić? Musisz znaleźć demonologa i porozmawiać z nim. Coś jeszcze? Przygotuj się do walki z jakąś niezwykle brzydką kreaturą. I pośpiesz się. Dobra. Jeżeli będzie jakieś kolejne morderstwo, to zawołają Payna. Kim jest Payne?
Jest przeceniony bufon. Łowca nagród. Dobra, w każdym razie, żeby dalej to ruszyć, musimy pogadać z demonologiem. Jedyny demonolog, z którym możemy pogadać, znajduje się w Tarancie. O, z nim jeszcze chcemy porozmawiać. Dobra, to była szybka historyjka. Generalnie jego wspólnik zapłacił, wydał całą ich kasę na jakieś magiczne fasolki. Cóż, nie gadając zbyt dużo, odkupiliśmy je od nich. Generalnie te fasolki są w stanie wskrzeszać, tylko musimy je zidentyfikować. Zrobimy to w Tarancie. Tylko momencik, zróbmy jeszcze tak. Blade Launcher. Elephant Gun. Czy to mamy przy sobie? To chyba mamy w Tarancie Elephant Gun. Tak. Jeżeli kiedy wrócimy do Tarantu, to zbudujemy ten Blade Launcher. Zobaczę, co to za broń. No i dobra. Coś tu jeszcze w Kaladonie mamy do zrobienia? Za grubsza chyba nie. Przejrzę jeszcze, co tu w Kaladonie jest do roboty. Generalnie chcemy też zejść do kanałów. Kanałów jak zwykle jest dużo rzeczy do robienia. No, teraz już jest trochę mniej. Ale zbadamy kanały. To będzie w następnym odcinku, a potem, cóż, udamy się z powrotem do Tarantu, znajdziemy lepszą drogę niż statek. Mam jeszcze chyba jedną rzecz w Tarancie do zrobienia. Zobaczymy. I cóż, porobimy większość questów pobocznych. Jak już będziemy mieli wszystko ogarnięte, to wtedy dopiero udamy się do Rosenburg i będziemy kontynuować wątek główny. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!